Zwycięska praca zdecydowała się wejść w zawsze skomplikowaną materię, jaką jest inwestycja podziemna, a jednocześnie wyprowadzić pewne funkcje na dach kina Światowid, dawnego kina Światowid, w taki sposób, że nie psuje to kubatury zabytkowego wyglądu całego budynku. Autorzy zaproponowali wręcz kino letnie na dachu, co jest bardzo interesującą koncepcją, ponieważ udostępnia również możliwość pewnej atrakcji przestrzeni w okresie letnim. Sąd także docenił, że zwycięska grupa projektowa uszanowała wnętrze, nie dokonując jego rekonstrukcji czy też dekonstrukcji, ale że wpisała w przestrzeń dawną kinową przestrzeń muzealną.